Panie i panowie, będziemy ci znów mówić o programowaniu. Na dachu naszej szkoły wylądował właśnie helikopter i wysiadł z niego prowadzący ten program. Przemysław Adam śmieje. Moment, a co ten gościa bez mnie robi? On się z poprzedniego odcinka tu zaplątał. Dzisiaj go już miało nie być. Won mi z nim poszedł. No. Nie będzie mi tu Cezar podskakiwał. My mamy tu demokrację ludową. Nie. No, nieważne. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj będziemy liczyć, a liczyć najlepiej liczyć na siebie, ewentualnie liczyć po matematycznemu. No więc co? Na pulpicik sobie wskoczyłem i będziemy liczyć. A, to jeszcze mi tu została kaczka Alinka, ale ciach. I teraz tak. Ostatnio mówiliśmy sobie o napisach, o znakach, a teraz rozwiniemy troszeczkę kwestie matematyczne. Tak bardzo troszeczkę, nie bójcie się, nie będzie tutaj jakiegoś hardkoru, od razu jakaś całeczka, nie, różniczka i tak dalej, nie. Będziemy sobie, co to jest różniczka? To jest wyniczek odejmowanka. Ale to taki dowcip dla matematyków, jak ktoś nie jest matematykiem, no to może mieć problemik w rozpoznaniu, co to znaczy. Dobra, bo ostatnio dowcip mi się wyostrza, za to, żeby się nie okazało, że jestem zbyt tępy. No. Więc jeżeli mamy jakieś liczby, jakaś liczba A, nazwiemy ją po prostu skrótowo A, A równe 12, B równe na przykład 8, no to możemy sobie napisać, że C to się równa A plus B. No i myślę, że to nie jest jakimś wielkim szokiem, niedowierzaniem i zaskoczeniem. Możemy sobie napisać, że D to się równa A minus B. Tak, to też raczej nie powinno być jakimś tutaj zdziwienkiem. E równa się A razy B. A takie CDF, to potem nie będę wiedział, co to jest. To tu se dam suma. Tu se dam różnica. Tu sobie znam iloczyn. Tu sobie dam iloraz. No i właśnie teraz z tym ilorazem to troszeczkę może tutaj być kłopocik. Taki malutki kłopocik. No bo tak, suma to chyba nie ma problemu. Print. Uruchamiamy. A. Uruchamiamy. No i proszę bardzo, tak? 12 plus 8, 20. 12 minus 8, 4. 12 razy 8, 96. I 12 podzielić przez 8, 1,5. To dzielenie odbywa się jako zwykłe takie dzielenie, czyli wyszedł ułameczek. A nie zawsze tak chcemy. Czasami chcemy na przykład, ile osób naje się pączkami. Albo ile, o ile pączków dostanie każda osoba, jeżeli jest 8 osób, a kupiliśmy 12 pączków. No to wychodzi nam, że każda osoba dostanie 1,5 pączka. No, może jeszcze pączka da się kroić, ale jak tych osób już na przykład będzie, powiedzmy, 10, no to każda dostanie 1,2 pączka. No to myślę, że już nikomu się nie będzie chciało te pączki dzielić tak, żeby 0,2 dać. I chodzi nam o określenie całkowitej wartości. I w wielu zadaniach mamy coś takiego jak właśnie wartość całkowita i chcemy, żeby z dzielenia powstało nie dokładnie to, co jest jako ułamek, tylko żeby powstały dwie rzeczy. Że jak podzielimy 12 pączków na 10 osób, to jest to po jednym pączku na każdą osobę i jeszcze dwa pączki reszty nam zostaną na następną imprezę. Na przykład za tydzień, za miesiąc, nie? No, co, pączka zawsze można w mikrofalówce rozgrzać i będzie pychotka, nie? No, więc chcemy mieć nie takie zwykłe dzielenie, jedno przez drugie, ale chcemy mieć dzielenie całkowite. I dzielenie całkowite właśnie zawsze składa się z dwóch takich jakby operacji. Wyniku tego dzielenia bez ułamka oraz reszty z tego dzielenia. No i zaraz się ich nauczymy. Czyli tak,
wyniczek to się równa A, 2 ukośniki B i to jest ta część całkowita z dzielenia. Sprawdźmy. To sobie wyłączę. I jest to 1, tak? 12 pączków na 10 osób, każdy dostanie po jednym. Ale właśnie, żeby wyliczyć, jakie są te dwa, co zostały, to proszę Państwa jest reszta, to się równa A procent B. No i tu jest już taki znaczek troszeczkę od czapy, no bo co to ma z procentem wspólnego? Ale tak jest w językach programowania, nie tylko w Pythonie, w C, w Javie, w C Sharpie i tak dalej. To procent oznacza resztę z dzielenia. Czasami w niektórych językach zamiast reszty z dzielenia będzie mod. Z angielskiego modulo. I na przykład w arkuszu kalkulacyjnym spotkacie mod jako funkcję taką reszta z dzielenia. No ale tu w Pythonie nie kręćmy, a procent B to jest reszta z dzielenia. Wyniczek. Reszta. No i z dzielenia 12 przez 10 otrzymałem 1, reszty 2. No tak właśnie jak mówiliśmy. Każdy dostanie z 10 po jednym pączku i jeszcze 2 pączki zostaną na przyszłość. No i w ten sposób do takich typowych operacji dołożyliśmy już 2 kolejne, czyli suma, różnica, iloczyn, iloraz, ale jeszcze no, wyniczek sobie go nazwałem, bo też jest iloraz, ale iloraz całkowity, tak? No może tak bym to powinien tu sobie dać. Żeby już to tak było porządnie. No i co jeszcze możemy dalej robić? Dalej możemy chcieć jeszcze na przykład zrobić potęgę. I jeżeli chodzi o potęgę, no to tutaj część języków programowania nie ma potęgowania tak wprost, a Python ma. Bo Python jest językiem do programowania matematyki, sztucznej inteligencji, big data, przetwarzania danych. No więc potęga to jest jedna z takich podstawowych operacji. No więc teraz co? Na przykład 12 do potęgi 10, tak? Czyli A... 2 gwiazdki B. I to będzie znaczyło 12 do potęgi 10. No sprawdźmy sobie to. Tak, to. I jeszcze sobie wypiszemy tu print. No, duża liczba wyszła. 12 do 10 to też duża liczba będzie. No spróbujmy tu na przykład zrobić 2, a tu 4. I co nam wyjdzie z tego? No, sumy 2 plus 4, 6. 2 odjąć 4 minus 2. 2 razy 4, 8. 2 podzielić przez 4 to jest 0,5. No a w całkowitym no to jest 0. Jak mamy 2 pączki i 4 osoby, to każda dostanie 0 pączków. I jeszcze nam zostaną 2 pączki przy dzieleniu takim, że nie tniemy na kawałki. No ale o tym już mówiliśmy, natomiast potęga... Mam jakąś taką dziwną tendencję mówienia o sobie, że myśmy mówiliśmy. Przecież wy nic nie mówiliście. No właśnie, więc ja mówiłem. No, potęga A do potęgi B, czyli 2 do potęgi czwartej. 2 razy 2 razy 2 razy 2 to jest 16. No i w ten sposób poznaliśmy podstawowe operacje matematyczne. Jeszcze tych operacji jest troszeczkę więcej, dużo różnych. Matematycznie jest cały moduł matematyczny w Pythonie do wielu matematycznych obliczeń. Ale w tym odcinku to tyle na tę chwilę i lecimy dalej. No, nauczyłem się od mojego kolegi ze świata Seby, to tyle na tę chwilę. Mam nadzieję, że to nie zostanie mi na dłużej, bo to wtedy już byłby mały plagiacik. A teraz jako takie małe lokowanie innego kanału, bardzo fajnego też. Zajrzyjcie na świat Seby na YouTubie. No ale zanim, to... Nie zapomnijcie zasubskrybować, zalajkować, udostępniać. No i przypominam, ostatnio nic nie mówiłem na ten temat. Mamy listę listę mailingową, na której będę Was powiadamiał o nowych odcinkach. Zapraszam na stronę edukacja.gwarantowana.pl, żebyście sobie tam
zapisali się na listę. O, tutaj jest takie piękne miejsce. Wchodzimy, zapisz się na powiadomienia. Wystarczy podać maila. Trochę Wam zasłaniam. O, tak to wygląda. I będziecie dotrzymywali wtedy nie za często. No nie będę tego często wysyłał, także nie bójcie się, że Wam skrzynkę zaspamuję. Będziecie otrzymywali informacje o tym, że jest nowy film, albo nowy materiał jakiś na blogu, albo coś ciekawego, co dla Was znajdzie. No, więc do zobaczenia się z Państwem. Cześć i pa!